Tylko w tym roku strażacy interweniowali już prawie 150 razy na zamarzniętych akwenach i choć ciągle ostrzegają, że nie ma bezpiecznego lodu, wciąż dochodzi do tragicznych zdarzeń. Co się dzieje z organizmem człowieka w momencie, kiedy wpada do lodowatej wody zimą, gdy załamuje się pod nim lód? No na pewno jest to na początku bardzo duży szok. Zaczynają drżeć mięśnie jako taka reakcja obronna organizmu i następuje bardzo szybkie wychłodzenie. Konsekwencją przebywania w wodzie jest na pewno hipotermia, wychłodzenie organizmu, które jest bardzo groźne dla nas. Są sytuacje, kiedy hipotermia pomaga, na przykład często w sytuacjach zatrzymania krążenia, no to ta hipotermia spowalnia pewne mechanizmy w naszym organizmie, dzięki czemu mamy więcej czasu na czynności ratunkowe. A co w takim razie zrobić? Jak się zachować, gdy jednak coś takiego nas spotka, że ten lód się pod nami załamie? Powinniśmy zachować w miarę możliwości spokój, rozłożyć szeroko ręce, nabrać dużo powietrza, tak aby zachować jak najwięcej energii i sił, wołać pomocy. Bardzo dobrze, gdy mamy przy sobie gwizdek, w ten sposób możemy ostrzec kogoś i wezwać tą właśnie pomoc. Ważne jest to, żeby nie wpłynąć pod lód, bo wtedy zwłaszcza na rzekach czy innych wodach płynących może być problem. Więc uspokajamy się, chwytamy tego lodu. Ważne jest to, żeby rozłożyć ręce jak najszerzej i spróbować się wyciągnąć na powierzchnię. Dobrze, jeżeli mamy na przykład czekany lodowe bądź kolce lodowe, wtedy jesteśmy się w stanie z takiego przerębla wydostać. Natomiast jak pokazuje doświadczenie również strażacy podczas ćwiczeń z ratownictwa lodowego, którzy w suchych skafandrach wyposażeni w odpowiedni sprzęt próbują się wydostać z takiego przerębla, mają bardzo duże problemy. Dlatego tutaj szanse na powodzenie wydostania się z przerębla są bardzo małe. Gdyby nam się to udało, powinniśmy pozostać w pozycji leżącej, odczołgać się od tego miejsca, w którym wpadliśmy do lodowatej wody i tak poruszać się w kierunku brzegu. Co zrobić, gdy będziemy świadkiem takiej sytuacji, że pod kimś innym ten lód się załamuje? Jak my mamy się zachować wtedy? Przede wszystkim powinniśmy myśleć o naszym własnym bezpieczeństwie, ponieważ może dojść do takiej sytuacji, że my też w tej wodzie lodowatej się znajdziemy. Skoro ten lód załamał się pod kimś innym, również może załamać się pod nami. Dlatego pierwsze, co powinniśmy zrobić, to wezwać pomoc. Nigdy nie powinniśmy próbować sami udzielać takiej pomocy. Najlepiej, gdy są co najmniej dwie osoby. Warto asekurować się jakąś linką, jeżeli mamy akurat w pobliżu. Nie powinniśmy sami podawać ręki takiej osobie poszkodowanej, ponieważ ona w panice może wciągnąć nas również pod tą wodę. Można podać na przykład kurtkę, sanki, jakąś gałąź czy też szalik, jeżeli mamy, i w ten sposób próbować taką osobę wydostać. Powinniśmy również poruszać się na jak największej powierzchni, tak żeby nie powodować dodatkowego obciążenia lodu. I tak jak jeszcze raz podkreślam, zachować ostrożność i czujność, ponieważ my również możemy za chwilę potrzebować tej pomocy. Przyjmijmy, że uda nam się wyciągnąć taką osobę z lodowatej wody, a nie ma jeszcze pogotowia, nie ma jeszcze ratowników. Co robimy? Mhm. Staramy się w miarę możliwości przykryć czymś suchym tą osobę. Wiadomo, próbujemy dbać o komfort termiczny, może mamy koce termiczne, możemy ich użyć. Możemy podawać ciepłe płyny, jeśli akurat takie mamy. Ważne, żeby nie gorące, ale ciepłe. No i staramy się w miarę możliwości przetransportować taką osobę do ciepłego pomieszczenia. Tak. Nie ogrzewamy alkoholem, możemy tylko zaszkodzić. Na to niebezpieczeństwo w sposób taki szczególny, można powiedzieć, narażone są dzieci, lecz również dotyczy to zagrożenie osób dorosłych, wędkarzy, którzy bardzo często nierozsądnie wchodzą na lód. Przede wszystkim powinniśmy dzieciom uzmysłowić, że każdorazowo wchodząc na zamarznięty zbiornik wodny, ryzykujemy naszym życiem, ponieważ nigdy nie mamy wiedzy co do tego, jak gruba jest ta pokrywa lodowa. Bardzo często ona jest przypuszczona śniegiem i wtedy nie jesteśmy w stanie ocenić jej grubości, a nawet jeżeli jest bardzo duży, gruby lód, to jakoś lokalnie może znajdować się przerębel, do którego możemy wpaść. Szczególnie niebezpieczne są rzeki zamarznięte. Tamta grubość pokrywy lodowej bywa bardzo zróżnicowana, dlatego przestrzegamy i apelujemy, aby nie wchodzić na lód. Nie jest to odpowiednie miejsce do zabawy. Wchodząc na lód zawsze ryzykujemy. Zawsze wejście na lód wiąże się z ryzykiem, z zagrożeniem dla nas. Dlatego taką radą ode mnie jest to, żeby nie wchodzić na ten lód i po prostu go omijać. Zwłaszcza z dziećmi.